Koncepcja budowy muzeum, które pierwotnie nosiło nazwę Kaiser Friedrich Museum, wywodzi się od księżnej pruskiej Wiktorii, która opublikowała swoje pomysły w memorandum w 1883 roku. Ostatecznie to jednak Wilhelm von Bode pomysł ten zrealizował. W 1897 roku na północnym krańcu Wyspy Muzeów rozpoczęto budowę muzeum poświęconego renesansowi. Zaprojektował je Eberhard von Ichne. Po ukończeniu muzeum nosiło pierwotnie imię zmarłego męża cesarzowej Wiktorii, Kaisera, cesarza Friedricha, który zmarł w 1888 roku. Budynek muzeum został poważnie uszkodzony w czasie II wojny światowej i przeszedł kilka etapów renowacji w latach 1948 do 1986 roku. W roku 1956 został przemianowany na Muzeum Bodego na cześć pierwszego dyrektora i jego duchowego założyciela. Zjednoczenie Niemiec przyniosło także połączenie wcześniej wydzielonych zbiorów pod auspicjami państwowych muzeów Berlina, przy czym wkrótce podjęto decyzję o poddaniu muzeum gruntownej przebudowie w celu dostosowania go do współczesnych wymogów muzealnych i konserwatorskich. Po szeroko zakrojonych pracach remontowych budynek muzeum został ponownie otwarty dla publiczności jesienią 2006 roku. W przeciwieństwie do pierwotnej koncepcji jako muzeum renesansu, obecnie mieści się w nim głównie zbiór rzeźby, Muzeum Sztuki Bizantyjskiej i piękna kolekcja sztuki gotyckiej. Szczególnie piękna kolekcja gotycka prezentuje rzeźby późnego gotyku. Po nich następują dzieła z okresu niemieckiego renesansu i baroku, w tym małe rzeźby wyrzeźbione z alabastru i kości słoniowej. Thank you.
Kolekcję zamykają szczególnie uderzający swoim rozmiarem święci wojownicy autorstwa Martina Zirmana, pochodzące z czasów wojny 30-letniej. Dwie figury, święty Sebastian i święty Florian. Z kolei dział sztuki bizantyjskiej muzeum szczyci się pierwszorzędnymi zbiorami późnoantycznych i bizantyjskich dzieł sztuki z okresu od III do XV wieku. W kolekcji sztuki bizantyjskiej reprezentowane są prawie wszystkie regiony starożytnego świata śródziemnomorskiego. Są obiekty z Rzymu i Włoch, ze Stambułu i Turcji, z Grecji, Bałkanów, z Egiptu, Nubii, Etiopii i Afryki Północnej, z krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz z Rosji. Innymi słowy, wszystkie obszary wchodzące w skład zachodnich i wschodnich imperium rzymskich oraz państwa, które stały się spadkobiercami kultury Bizancji.